Cześć wszystkim, z tej strony SK Team Gaming, a to jest kolejny odcinek z Fortnite'a na naszym kanale. Dziś lecimy sobie z kolejnym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ze mną jest dostępny Ganek. Cześć, witajcie, witamy was w tym odcinku. Oczywiście przypomnę, że pierwsza trójka Pucharu Świata to oczywiście pierwszy Daniel Andetande, drugi Karl Geiger i trzeci Markus Eisenbichner. Lecimy sobie do konkursu. Na pól, na skocznik w pól jest to oczywiście w Austrii, a parametry to oczywiście punkta na 200 metrze i HS na 235. Tak jest, od razu też chciałbym powiedzieć, że jako że jest to skocznia mamucia, a na mamucich skoczniach najlepiej spisują się Ferrari, musieliśmy dodać też do naszej skoczni 5 samochodów typu camper, które na skoczni może nie będą jakoś daleko skakać, no bo nie mają jednak tego turbo co Ferrari, więc na początku skoki nimi mogą być trochę nieefektowne, słabsze, ale zachęcamy do oglądania, bo na końcu naprawdę furkami będziemy mogli daleko polecieć. Tak jest. Więc zobaczymy, już jakby zakończyliśmy ten czas turnieju czterech skoczni, tych czterech odcinków. Wygrał oczywiście Karl Geiger, kto nie oglądał wcześniejszych odcinków, to zachęcamy, żeby zobaczyli. No i już przygotowujemy się powoli, przestały tak między 3 a 4 odcinki między następną większą imprezą, czyli Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie, które oczywiście będziemy na naszym kanale prezentować. Dobrze, czy możesz ruszać? Pierwszy ze skoczków, w ogóle nie powiedzieliśmy, kim on będzie. Będzie to oczywiście Piotr Żyła. Tak jest, Piotr Żyła. Jeden z lepszych polskich lotników. Czy może już ruszać? Może ruszać, jest zielone światło i zobaczmy, jak poleci. Dostał sygnał od Michała Doleżala. Zobaczymy, jak sobie Piotr Żyła poradzi na tym obiekcie mamucim. Dobrze się wybił. I ładny, w miarę przyzwoity skok jak na Piotrka. Jak właśnie mówiliśmy, to jest ta skocznia mamucia i tutaj kampery będą miały ciężko i tak ładnie daleko skoczył Polak. I myślę, że nawet będzie mógł powalczyć z resztą kamperów o jakieś wyższe, może nawet piąte miejsce w dzisiejszym konkursie. Spędziła ładnie. No i zobaczymy. Następny skok to będzie... będzie skoczek. Kolejny oczywiście skoczek, więc to będzie Daniel Huber. Tak jest. I proszę państwa, zasiądzie na belce za chwilę Daniel Huber, austriacki skoczek, który w ostatnim czasie świetnie się sprawuje. Tak jest, proszę państwa, Daniel Huber miał przebłyski w turnieju czterech skoczni, wygrał tam jeden konkurs, jednak na końcu w tym konkursie w Bischofshofen w Austrii, w jego kraju, poszło mu trochę gorzej. Nie skoczył tak, jak wszyscy oczekiwali, zajął słabsze miejsce, ale nadal jest w wielkiej formie Daniel Huber i może to teraz pokaże. Zobaczmy, proszę państwa, Daniel Huber już na rozbiegu. Zobaczymy, jak poradzi sobie ten austriacki skoczek. I ładny skok. Ładnie leci, ale chyba nie przegoni Piotra Żyły. Będzie trochę słabszy skok niż Piotrek. Więc Daniel Huber zaprezentował się też z ładnej strony, skacząc jako dziewiąty w dzisiejszym konkursie, a i obejmie drugie miejsce już z pewnymi punktami do klasyfikacji generalnej. I już teraz na naszych ekranach Yuki Asato. Tak jest, Yuki Asato, ten niziutki japoński skoczek, który ma szansę dzisiaj też powalczyć o jakieś lepsze rezultaty. Podobna właśnie sprawa jak w przypadku Daniela Hubera, też świetnie spisywał się w turnieju czterech skoczni, no ale ostatnim w konkursie w Bischofshofen, tym bardzo loteryjnym, w którym wygrał inny Japończyk, a zatem Ryoyu Kobayashi, który jednak w końcu nie sięgnął po Złotego Orła, a był nim Karl Geiger, który zajął w ogóle też trzecie miejsce. Był oczywiście za Robertem Johanssonem. Też Yuki Asato w ostatnim konkursie zawalił trochę swój skok. Zobaczmy, i proszę państwa, zielone światło. Zielone światło dla... Mocny wiatr w plecy. Bardzo mocny wiatr w plecy. Czyli niesprzyjający lotom narciarskim, zobaczymy, jak się wybije. No i tutaj właśnie ten mocny wiatr w plecy trochę
zmiótł japońskiego skoczka do ziemi. Jak widać tutaj nie za daleki skok, jak na skocznię Mamucio, więc Yukiya Sato no, będzie na razie trzeci, ale na razie no, słaby rezultat po swoim skoku i dzisiaj nie powalczą żadne wyższe lokaty. I już za chwilę Michael Heiberg. Tak jest, czyli austriacki skoczek, który pokazuje się z dobrej strony w tych teraz konkursach, wyznacza się dobrą formą, więc zobaczymy, jak sobie poradzi Austriak, na którego liczy dużo trenerów. Właśnie w wywiadach Michael Heiberg mówił, że jego celem jest zdobycie tego turnieju czterech skoczni, jednak mu się to nie udało. Teraz Michael Heiberg liczy, że uda mu się przynajmniej być na podium Pucharu Świata w klasyfikacji generalnej. To jest taki jego cel do zrealizowania w tym sezonie. Mówił też, że myśli o Igrzyskach Olimpijskich, bo będzie miał tam już szansę. No i powiedział, że też będzie starał się, aby tam coś zdobyć. No i zobaczymy, jak ten Austriak, który już może nie jest młodego wieku, zobaczymy, jak sobie poradzi. Na pewno bardzo bardzo już skoczek po prostu, który zna się na skokach, już długo skaczący, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Więc dostaje już zielone światełko od Borka Sedlaka i może ruszać. No i zobaczmy. Zobaczmy. I proszę Państwa, bardzo ładny skok. Bardzo ładny skok. Chyba wyprzedzi Piotra Żyłę, będzie prowadził liderem. Po swoim skoku. Będzie liderem, więc Michał Heiberg obejmuje prowadzenie. A teraz do skoku przystąpi Robert Johansson. I zobaczymy, jak zaprezentuje się Norweg. Ten przesympatyczny ostatnio, proszę Państwa, był na miejscu drugim. W turnieju czterech skoczni w dwóch ostatnich konkursach zajął miejsce pierwsze oraz drugie, więc wraca do formy i zobaczymy, jak będzie. Tak jest, już cytując klasyka. Przesympatyczny wąsacz, już legenda naszego kanału, legenda tych konkursów. Zobaczymy, jak sobie poradzi Robert Johansson. I proszę Państwa, już jest na belce i dostaje zielone światło, mocny wiatr w plecy. No i zobaczmy, jak warto skoczy. Przypomnieć, że Robert Johansson jest rekordzistą świata w długości lotu, tak w ogóle był. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi Robert Johansson. Ładny, daleki skok. Ładnie jest ładnie. Przed Michaelem Heibeckiem. Będzie przed Michaelem Heibeckiem Robert Johansson. Naprawdę ładny skok. Ładny skok Norwega. A już za chwilę Ryoyu Kobayashi. Tak, Ryoyu Kobayashi, o którym właśnie wspominaliśmy, że wygrał ten ostatni konkurs turnieju czterech skoczni, jednak nie pozwoliło mu to zająć pierwszego miejsca i zdobyć tym samym Złotego Orła, ale na pewno wspiął się on właśnie na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. I proszę Państwa, już za chwilę pojawi się na belce startowej. Zobaczymy, jak ten utytułowany japoński zawodnik, jeden z wielu tych świetnych japońskich skoczków, sobie poradzi w dzisiejszym konkursie. I proszę Państwa, już za chwilę zasiądzie na belkę. Jak widać, mocne warunki, nie może na razie wejść na belkę, jest czerwone światło na razie. Ale zaczęło teraz trochę podwiewać już pod narty, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Powoli zaczyna wiać. No to jest tylko pół metra na sekundę jednak pod narty, ale zawsze z tego można gdzieś podlecieć. Zawsze to jest ten wiatr pod narty, który jakoś tutaj pomaga w zdobyciu dalekich rezultatów. No i proszę Państwa, już za chwilkę. Jeszcze jest, no jest żółte światło, wchodzi na belkę, ale pytanie, czy będzie musiał z niej zejść, czy będzie mógł oddać skok. Zobaczymy, jak widać teraz zawiewa też trochę od boku, prawie pół metra na sekundę, więc będzie trzeba chwilę poczekać. Ale jakoś to się stabilizuje i raczej te pół metra na sekundę pod narty się utrzyma, więc dostaje żółte światełko, może zasiąść na belce. Proszę Państwa, jest zielone światło, Borek Sedlak zapala zieloną lampkę i może ruszać już Ryoyu Kobayashi.
Patrzmy, ładnie I się proszę Państwa, wybił. leci. Leci, ładnie się wybił. Bardzo ładny skok w wykonaniu Ryoyo Kobayashiego. Będzie prowadził, pokona Roberta Johanssona i dzisiaj z szansą na zdobycie podium. Tak jest, z dużą szansą. I myślę, że będzie liczył, że to podium będzie, bo ładny skok bardzo. Tak jest. Zobaczymy sobie, proszę Państwa, a teraz na belce zasiądzie już nie kto inny jak... Stefan Kraft. Stefan Kraft, jak bardzo utytułowany skoczek, jak i utalentowany austriacki. Jeden z najlepszych historii, nie boję się tutaj powiedzieć takiej tezy. Na pewno tych współczesnych sezonów konkursów. Zobaczymy, jak sobie poradzi Austriak. No i zobaczmy, proszę Państwa. Proszę Państwa, jest zielone światełko, zobaczmy. Austriak już wyszedł na progu, bardzo szybko, zobaczmy. Stefan Kraft, jak uda mu się polecieć. Ładnie leci Stefan Kraft, jest ładny. Daleki skok, proszę Państwa. Gdzie on wyląduje tutaj jeszcze? Leciał nisko nad ze skokiem Stefan Kraft i wylądował. Bardzo ładny skok Austriak. Będzie I już za chwilę zbliżamy się. Będzie liderem. Na pierwszym miejscu Stefan Kraft. Jest to bardzo mocny atak na podium. Mówił Stefan Kraft, że jest głodny sukcesów. Chce coś wygrać jeszcze w tym sezonie. Chce osiągnąć jakiś wielki sukces. Jak wspominał w wywiadach właśnie z naszymi redaktorami, liczy, że uda mu się zdobyć Mistrzostwo Olimpijskie. To, czego mu brakuje do tych jego wielkich tytułów. Tak jest. I proszę Państwa, czas na wielką trójkę Pucharu Świata. Otwierają Markus Eisenbichler. Tak jest, Markus Eisenbichler. Niemiecki skoczek. Zobaczymy, jak sobie poradzi teraz. Czy jest zielone światło? Jest, proszę Państwa, zielone światło. Stefan Honga Hermacha chorągiewką i zobaczymy, jak sobie poradzi, czy Markus Eisenbichler skoczy daleko. Zobaczmy, proszę Państwa, leci, 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 leci. Ładny, daleki skok Markusa Eisenbichlera, gdzieś wylądowany tuż przed punktem K. Naprawdę ładnie teraz się spisał Markus Eisenbichler. Tutaj prawie wleciał za bandę, bardzo blisko, zniosło go na tą prawą stronę i Markus Eisenbichler obejmie prowadzenie po tym skoku. Więc proszę Państwa, Markus Eisenbichler, jest to już pewne, że będzie dziś na podium, wzmocni się na swojej pozycji pucharze świata. No i zobaczymy, czy pozwoli mu to zająć może drugie albo nawet pierwsze miejsce dzisiejszego konkursu. Tak jest. A teraz już drugi pucharze świata, Karl Geiger. Tak, Karl Geiger. Na razie w tym sezonie najlepiej spisujący się Niemiec, zwycięzca turnieju czterech skoczni. Wreszcie po parunastu latach Niemiec wygrywa turniej czterech skoczni. Naprawdę Niemcy się bardzo cieszyli z tego. Wreszcie mają godnego następcę, Semachana Walda, Freunda czy wielu innych świetnych niemieckich skoczków. Więc proszę Państwa, zobaczmy, czy dostanie zielone światełko od niemieckiego szkoleniowca, jakim jest Stefan Hongacher. Dostaje zielone światło i może ruszać. Może ruszać Karl Geiger, zobaczymy, jak sobie poradzi. Ładnie, szybko tutaj na rozbiegu, zobaczymy. Leci Karl Geiger, leci bardzo daleko, będzie bardzo daleki skok Karla Geigera. Jest, proszę Państwa, za punktem HS, proszę Państwa, ależ to był skok Karla Geigera. Rekord skoczni. 150 metrów Karla Geigera, proszę Państwa, co on teraz za petardę odpalił? Proszę Państwa, Karl Geiger... Nawet tyle się to nie da skoczyć, 250 to mocno przesadzone, ale tak się wydawało w pewnej chwili, że tyle skoczył. Rekord tego obiektu to było 244, a teraz 247,5 metra. Proszę Państwa, ale nadal to jest straszna petarda, ależ on teraz skoczył, proszę Państwa, bardzo daleki skok. No, Karl Geiger dołącza do tego grona skoczków, którzy naprawdę oddali najdłuższe skoki na świecie. Naprawdę Karl Geiger teraz odpalił petardę. 147,5 metra, jak tutaj powiedział nasz drugi komentator. Naprawdę bomba, rekord tego obiektu.
I Carl Geiger, no chyba już przy tych warunkach, które teraz się ustabilizowały, czyli jakieś pół metra na sekundę pod narty, jest to praktycznie rekord nie do pobicia, no chyba że teraz Daniel Andre Tande popisze się jeszcze dużo lepszym skokiem, musiałby teraz skoczyć prawie 250 metrów, ponieważ zawiewa teraz mocniej pod narty i zobaczmy jak sobie Stefan Kraft, przepraszam, jak sobie poradzi Daniel Andre Tande, czy w ogóle pobije teraz Carla Geigera z jego właśnie rekordem. Naprawdę, jaką teraz bombę odpalił Carl Geiger, to nawet, proszę Państwa, nie, po prostu brak słów opisać ten skok, naprawdę imponujący skok. Więc zobaczmy, popatrzmy już tylko na skok Daniela Andre Tande. Proszę Państwa, jest zielone światło. Jest zielone światło dla Norwega. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Proszę Państwa, ładnie się wybił. Leci, leci, leci. I przyzwoity skok Daniela Andre Tandego, ale niestety nie będzie na podium, nie będzie nawet w pierwszej piątce skoków. Będzie chyba szósty. Daniel Andre Tande, no niestety, jak mówię tutaj, nie wykorzystał tych podmuchów wiatrów i niestety dzisiaj na szóstym miejscu, ale proszę Państwa, jaką petardę odpalił teraz Carl Geiger, naprawdę imponujący i daleki skok. Dzisiaj zwycięża Niemiec i utwierdza swoją przewagę w Pucharze Świata. Zobaczymy w następnym konkursie, czy przegoni też Daniela Andre Tandego dziś po średnim konkursie, więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem na kanale. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.